panowie, zgrupowanie kadry B troszkę w cieniu awansu na Igrzyska Olimpijskie reprezentacji narodowej, czyli kadry A, ale wy na swoim zgrupowaniu, które chyba nawet było dłuższe, pracy mieliście sporo. Wiadomo, zawsze kadra B jest w cieniu kadry A, zwłaszcza, że w tym roku są Igrzyska Olimpijskie, do których Polacy musieli awansować, by mieli bardzo łatwą grupę. No, o naszych sukcesach tak się nie mówi, jak o sukcesach w kadrze A, ale myślę, że jak dla nas to jest wielki sukces. No, tak jak Rafał powiedział, byliśmy, wiadomo, kadra B jest w cieniu zawsze pierwszej reprezentacji. No, niemniej jednak mieliśmy dużo pracy, trenowaliśmy dwa razy dziennie, więc na pewno też dużo wysiłku nas to kosztowało i granie z Orzełkiem było dla nas zaszczytem. W Polsce zagraliście dwa spotkania, były to mecze z kadrą B Norwegii. Oba te mecze wygraliście i w obu zagraliście. Zgadza się. W pierwszym meczu myślę, że Norwedzy trochę nas... Znaczy nie, za bardzo nie wiedzieli chyba czego się spodziewać, bo wygraliśmy bardzo wysoko i wyglądało tak, jakbyśmy ich zaskoczyli naszą grą. Oni chyba się nie spodziewali, że my wyjdziemy troszeczkę wyżej i tak będziemy bardziej grali trochę ofensywnie. Wyszło jak wyszło, wygraliśmy wysoko i oby tak dalej. No, pierwszy mecz wygraliśmy wysoko, w drugim Norwedzy przeanalizowali pierwszy mecz i wyszli zmotywowani do drugiego meczu. No, tam wynik był już trochę mniejszy, bodajże wygraliśmy 3 bramkami, no i o wiele cięższy był to mecz na pewno. Drugą część zgrupowania spędziliście na Węgrzech, tam dwa spotkania z reprezentacją Węgier B. Pierwszy mecz dla gospodarzy, drugi wygraliście wysoko i też oczywiście zagraliście, rzuciliście bramki. No dokładnie, no pierwszy mecz też nie wiedzieliśmy w sumie czego się spodziewać po drużynie z Węgier. Był to wyrównany mecz, raz my prowadziliśmy, raz w Węgrzy. Parę głupich błędów, no i w końcówce przegraliśmy ten mecz. No ale w drugim już też przeanalizowaliśmy mecz z Węgrami. Bardzo chcieliśmy ten mecz wygrać. No i wynik pokazuje, jak nasza gra wyglądała. Kolejne zgrupowanie kadry B jakoś w czerwcu, tam kolejne mecze. Tak troszeczkę na dłużej się w tej reprezentacji, myślicie, zagościcie? Zobaczymy. Powołania będą niedługo. Myślę, że będzie dobrze. A też myślę, że będzie dobrze i wiadomo, każdy liczy na powołanie. Tyle. To też taki okres się troszeczkę już zbliża, że teraz będziemy śledzić wyniki na igrzyskach, ale po igrzyskach wielu zawodników zapowiadało koniec kariery. No i co? Taki okres, że z kadry B będzie można wskoczyć do kadry A. Będziecie myślicie o tym? Będziecie pracować? Żeby tak się stało? No na pewno. Pracujemy cały czas. Każdy zawodnik ma jakieś tam ambicje, marzenia. Dla każdego zawodnika zaszczytem jest granie w pierwszej reprezentacji. Każdy do tego dąży. No i miejmy nadzieję, któryś z nas kiedyś wystąpi w pierwszej reprezentacji. I każdemu tego życzę. Ja powiem tyle, że każdy pracuje na siebie. Miejsce w kadrze teraz jakieś będzie, bo tam parę zawodników odchodzi ponoć. A kto będzie grał w tej kadrze, to zobaczymy później po powołaniach. No, tak jak powiedziałem, każdy pracuje na siebie i mam nadzieję, że będzie dobrze. Teraz jesteście spoceni, zmęczeni świeżo po treningu Chrobrego, a przed Chrobrym aż 4 mecze z Górnikiem Zabrze. Te dwa są, rozstrzygnęliście na naszą korzyść, jak myślicie? Jak to będzie teraz? 4 rozstrzygniemy na naszą korzyść, tak powinno być. Musimy wygrać puchar, tak samo musimy wygrać ligę, grać 5-6 miejsca, nie ma innej opcji. No, tak jak Rafał powiedział, no ja nie widzę innej opcji jak wygranie 4 meczy i wejście do Final Four Pucharu Polski oraz granie o miejsca 5-6 w playoff.